Identyfikator podmiotu SCP-1004. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. Wszystkie kopie SCP-1004-1 i 2 muszą być zamknięte w bezpiecznej szafie przechowawczej 17 w ośrodku 37. Egzemplarzy SCP-1004 nie można wykorzystywać w celach rozrywkowych. Od czasu incydentu 1004 Dale naukowcom zabrania się oglądania obrazu wyjściowego SCP-1004, nawet jeżeli ten zostanie przefiltrowany lub wyświetlony pośrednio. Obraz wyjściowy SCP-1004 mogą oglądać jedynie pracownicy klasy D. Fundacja przeciwdziała rozprzestrzenianiu się kopii SCP-1004 przez rozsyłanie niechcianych wiadomości elektronicznych, spośród których wiele zawiera wirusy komputerowe, malware czy robaki. Zaprojektowano również oprogramowanie dla wszystkich dostawców poczty elektronicznej, które ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się SCP-1004. Opis. SCP-1004 to program komputerowy znajdujący się zarówno na płytach CD SCP-1004-2, jak i na dyskietkach 3,5 cala SCP-1004-1. Oba nośniki są wówczas podpisane słowami Factory Porn, po polsku Fabryka Porno. Na nośnikach zapisany jest pojedynczy, 1-kilobajtowy plik wykonywalny oznaczony defactory.exe. Program działa bezbłędnie na wszystkich platformach. Uruchomienie aplikacji skutkuje otwarciem okna na pulpicie komputera, w którym pojawia się logo defactory. Logo zostaje przyciemnione i zastępują je słowa What would you like to see? Po polsku co chciałbyś zobaczyć? W tym momencie użytkownik może wprowadzić dowolne słowa. Mogą być albo bardzo ogólne, albo precyzyjne. Po wprowadzeniu słów, program ukaże kilkadziesiąt obrazków o tematyce pornograficznej, z których każdy jest również odnośnikiem do pełnego materiału wideo. Wiele z owych filmów najwyraźniej nie zostało nakręconych w rzeczywistym świecie. Oglądanie nagrań SCP-1004 skutkuje cierpieniem efektu kumulatywnego. Im więcej pornografii dany użytkownik obejrzy, tym bardziej niepokojące staną się jego fantazje seksualne, a spełnienie seksualne trudniejsze do osiągnięcia. Po około 100 godzinach oglądania pornografii z SCP-1004, nawet najnormalniejsi widzowie zaczną się interesować takimi niszami porno jak skautologia, tortury, zabijanie, zoofilia, pedofilia i kombinacje tychże. Utrudnione osiągnięcie spełnienia seksualnego będzie sprawiało, że osoby te będą poszukiwać możliwości odegrania wyżej wymienionych sytuacji z materiałów pornograficznych w świecie rzeczywistym lub będą okaleczać swoje genitalia i inne części ciała. Warto odnotować, iż SCP-1004 nie wykazuje żadnych właściwości kompulsywnych. Użytkownicy mogą w każdym momencie zaprzestać użytkowania programu. Jednak mimo to, większość osób korzysta z SCP-1004, gdyż sposób ten uznają za najprostszy do pozyskania ulubionej pornografii. Jak zapisano powyżej, do programu można wprowadzić dowolne słowo lub kombinację słów. Możliwość ta była wykorzystywana przez wiele ofiar do oglądania intymnych sytuacji związanych z popularnymi osobistościami, co dało początek pogłoskom o seks-taśmach celebrytów. W związku z tym zrozumiano, iż owe materiały wideo mogą być wykorzystywane do szantażowania polityków o poglądach antytetycznych względem fundacji. Niestety dotychczasowe próby zarejestrowania nagrań SCP-1004 skutkowały jedynie uchwyceniem białego szumu. Kilkoro naukowców stwierdziło, że widzieli poruszające się w szumie sylwetki humanoidów, ale spostrzeżeń tych nie odnotowano podczas kolejnych seansów. SCP-1004 najwidoczniej rozprzestrzenia się za pośrednictwem wysyłanych losowo wiadomości elektronicznych. Wiadomości takie zazwyczaj informują użytkownika, iż umożliwiają dostęp do materiałów przedstawiających celebrytów uprawiających seks lub przedstawiających często nielegalną deprawację. Odnośnik w wiadomości żąda od odbiorcy wprowadzenia jego adresu domowego. Zamówiony egzemplarz SCP-1004 zostaje dostarczony do domu internauty w ciągu 3 dni w jednolitym, brązowym opakowaniu. Paczka nie posiada adresu zwrotnego. Fundacja posiada aktualnie 37 egzemplarzy SCP-1004-1 oraz 23 egzemplarze SCP-1004-2. Incydent 1004 Dale. Odkryto, iż naukowiec Adam Dale zachęcał pracowników klasy D do oglądania SCP-1004 i kopulowania ze sobą celem zapewnienia mu przyjemności. Rozpoznano, iż SCP-1004 wpłynął na naukowca Dale, mimo że ten nigdy nie oglądał materiału w sposób bezpośredni, a jedynie monitorując przebieg testów za pośrednictwem obrazu wideo. Anulowano wszelkie plany pośredniego oglądania SCP-1004.